Witam serdecznie przy Słowie Bożym, które czytamy w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, wiersze 1, 2 i 3. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. Albo inne tłumaczenia mówią, takich ludzi się chroni. A więc mamy słowo, że apostoł Paweł pisze to do wierzącego Tymoteusza, że on będzie miał do czynienia z takimi ludźmi, którzy będą mówić, że są wierzący, ale jak zauważysz takie cechy u nich, to się chroń, unikaj tych ludzi. Ja zadałem sobie takie pytanie, czy mnie unikają ludzie i chronią się mnie, jeżeli miałbym takie rzeczy? A więc czy ja miłuję samego siebie, jestem samolubny, chciwy, chełpliwy, niewdzięczny? Jaki ja jestem? Czy mam tą naturalną miłość, bo w dniach ostatecznych będą ludzie bez przyrodzonej miłości? I wszystkie te punkty wymieniałem i prosiłem Pana Jezusa o oczyszczenie, o przebaczenie, jeżeli w większej czy mniejszej wielkości były te rzeczy. Oczyszczałem się, pokutowałem, żałowałem i prosiłem, aby Pan Jezus teraz rząd prowadził i żeby był miłym zapachem, żeby ludzie nie musieli ode mnie stronić i chronić się i unikać, jeżeli by takie rzeczy miały miejsce. A cóż dopiero nasz Pan Bóg, który patrzy z niebios na wszystkich ludzi i patrzy, czy jest to rozumny, który szuka Boga. Dlatego niech Pan Bóg nas błogosławi. My czytamy w liście Jakuba, że też możemy rozpoznać mądrość z góry pochodzącą i mądrość przyziemną, zmysłową, demoniczną. I już kiedyś, również czytając to, robiłem porządek ze swoim życiem, szczególnie mnie dotknęły słowa, że mądrość z góry pochodząca jest mądrze cicha. Jakub pisze, że nie bądźcie skorzy do mówienia, nie skorzy do gniewu. Skory do mówienia równa się skory do gniewu. I tak wołałem do mojego Boga, aby była widoczna mądrość Jego. Nie ta zmysłowa, diabelska, demoniczna, ale mądrość z góry pochodząca. Pan Jezus jest dla nas zachętą i przykładem. Pan Jezus powiedział, chodźcie wszyscy spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I tak wołałem do mojego Pana, bo pragnę mieć to ukojenie, to uspokojenie. To jest w tym jarzmie lekkim i przyjemnym. Taki lekki, to jak nieraz widziałem dzieci, taki plecak w wielkości portfela nosili. To ani nie czujesz, że coś niesiesz. I Pan Jezus powiedział, tym plecaczkiem, tym jarzmem jest być cichym.
A więc nie bądź skory do mówienia, ale bądź skory do milczenia. Ponieważ czytamy w Izajasza 30 rozdział, 15 wiersz, że w ciszy i zaufaniu jest nasza siła, w ciszy i zaufaniu jest nasza moc. I tak jak drzewo poznaje się po owocu, po owocach, tak tą moc chrześcijanina można rozpoznać po mocy Bożej. W jaki sposób? Że nie jest on takim człowiekiem, któremu muł nadepnął na piersi. On i gada. Nie bądź Leszek skory do mówienia. Nie bądź skory do gniewu. Ale mądrość z góry pochodząca jest mądrze cicha. A więc kiedy trzeba powiedzieć tak, to tak, kiedy nie, to nie. I bardzo ważne jest, tak Pan Bóg mi dał tej łaski, że przez 3 lata nagrałem cały śpiewnik pielgrzyma i śpiewnik cały stokrotki. I dlaczego one takie są dla mnie cenne i ważne, te pieśni? Ponieważ apostoł Paweł, tam jest ukryty sekret Boży, że my mamy ze sobą rozmawiać przez psalmy, hymny i pieśni duchowne. My mamy też sami ze sobą rozmawiać. W jaki sposób? Nauczać siebie i napominać siebie przez psalmy, hymny i pieśni duchowne. A więc szukam takich pieśni, które są moimi napominaczami i nauczycielami. Hymny i pieśni duchowne. Bóg też darzył i dał tą łaskę, że przez rok mogłem nagrać Strumienie na pustyni. Bardzo cenne rozważania, które dodają otuchy pielgrzymom na całym świecie. I mnie również przynosiły otuchę, jak i pieśń, tak i to rozważanie. I to wszystko ma nas zachęcać, abyśmy uwielbili naszego Pana. W jaki sposób? Pan Jezus powiedział tak: ja uwielbiłem Cię, mój Ojcze, będąc tu na ziemi, dokonując dzieła, które mi zleciłeś. A więc my uwielbiamy naszego Pana w naszym wewnętrznym życiu, aby słyszeć Jego głos. I to jest droga, którą masz iść. Gdy będziesz szedł, usłyszysz głos z tyłu mówiący: tutaj idź, tu się zaczym. To powiedz, to nie powiedz. Czyż to nie jest cudowne, że w naszym ciele jest świątynia Ducha Świętego, że możemy chwalić Boga w duchu i w prawdzie, że Pan Jezus bierze i nam przekazuje, Duch Boży przekazuje nam, przypomina słowa Pana Jezusa, abyśmy mogli według tego postępować i żyć. Błogosławiony mąż, który rozważa Słowo Boże, idąc drogą, kładąc się i wstając, we dnie i w nocy. Nasze myśli ma Pan Jezus w swoich rękach. Dlaczego? Ponieważ my nie myślimy o tym, co na ziemi. Tu na ziemi trud, znój, wiele boleści. Ale nasze myśli są skierowane ku górze. Jak zachęca apostoł Paweł, Kolosan 3:1-2. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie. A więc gdzie są moje myśli? Tu na ziemi? To tak jakbyśmy mieli falę radiową, na przykład fala o częstotliwości 90, no a my musimy na tą górną falę tego, co w górze, szukać, nie tego, co na ziemi. Nie? Ta fala niebiańska. Tego, co w górze, szukać. O tym, co w górze, myśleć, nie o tym, co na ziemi. Umarliśmy, a życie nasze jest ukryte wraz z Chrystusem, jest nasze życie ukryte w Bogu Ojcu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, w
wtedy się my okażemy razem z Nim w chwale. Oczywiście mamy umartwiać to, co w naszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Kiedy te ptaki chcą do naszej głowy, te myśli przychodzą, a te ptaki chcą zrobić gniazdo na naszej głowie, to my wtedy nie zgadzamy się na to i my to umartwiamy, my to odrzucamy. Chwała niech będzie Bogu za Jego wielką łaskę i miłosierdzie. Chcemy naszego Boga uwielbiać we dnie i w nocy. Jak mówi pieśń numer 1 ze śpiewnika pielgrzyma, halleluja, chwalcie Pana, nućcie Jemu chwałę, cześć. Chwalcie wszyscy aniołowie, głosząc Jego łaski wieść. Chwal Go słońce i księżycu, chwal Go mnóstwo jasnych gwiazd. Chwalcie góry, chwalcie drzewa, chwalcie ptaki swoich gniazd. Wysławiajcie imię Pańskie, uwielbiajcie Jego moc. Niech są pełne Jego chwały, niech są pełne Jego chwały, niech są pełne Jego chwały, niebo, ziemia w dzień i w noc. A później dalej, lecz nie chwali swego Ojca przede wszystkim Boży lud, wszak On poznał i doświadczył, co to jest miłości cud. Bóg nam posłał Syna swego, by przez krew nam życie dał. Za to chcemy Go osławić, wielbić. Za tak wielkie zbawienie. Amen. Pozdrawiam serdecznie i życzę pokoju i łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdy dzień. Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziemy z nas. Amen, alleluja.